Udało nam się pozyskać dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuk Filmowych i w związku z tym mogliśmy zacząć remont, dostosowanie tej pomieszczenia do tej funkcji. W tym momencie podpisaliśmy umowę z Kinem za Rogiem. To jest takie stowarzyszenie, które działa na terenie całej Polski i próbuje zorganizować sieć małych kin w różnych miejscowościach. Usłyszałam gdzieś o tym, już w tym momencie to nawet nie pamiętam, czy to było gdzieś w internecie, znalazłam taką informację, czy w jakiejś prasie, ale idea mi się spodobała i nawiązaliśmy współpracę, pomysł. Ktoś określił kiedyś, że szalony. I pomału do realizacji, czyli użyczenie lokalu naszej świetlicy, świetlicy z Krzatów, bo w tej świetlicy już mieliśmy okazję nagrywać filmy i oglądać filmy, ponieważ jest to świetlica zespołów teatralnych, a nagrywaliśmy spektakle, później oglądaliśmy te spektakle tutaj, także no, prawie naturalnym zdawało się otwarcie kina właśnie tutaj. Że to jest kino małe, dla małej liczby osób naraz, ale to nie znaczy, że jest w jakiś sposób zawężona publiczność, odbiorcy. Mogą przychodzić zarówno małe dzieci, jak i osoby starsze.